Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Vampyr. Widzimy się zaraz po skończeniu poprzedniego odcinka i spróbujemy dotrzeć, jak mówi quest, na północny brzeg. A słysząc potem, że ktoś się tu dobija i prawdopodobnie jest to są to ci cali stróżowie Priven, no to pewnie będziemy uciekali za chwilę. Okej, okay, wygodne. To było bardzo wygodne. Jak? Nie. Nie rozkminiaj, dlaczego nie otworzy z tej strony, chyba że od tej strony to zamknęło się. Nie warto. Zobaczmy, co to jest. Używany kołek. Broń dodatkowa. Możesz jej użyć, ciskając Y. Klucz do kryjówki. Tego typu broń pozwala wykonać specjalne ataki, ale obniża twój poziom wytrzymałości. Okej. Czekaj. A dobra, sam to schowa. Tu pusto. Też pusto. Też puściutko. No dobra, zaraz wychodzimy, ale jeszcze chcę sprawdzić. Nie to. Chcę sprawdzić tutaj to. Pokaż mi ten kołek. Zaostrzony drewniany kołek stworzony specjalnie po to, żeby przebijać wampirze serca. No dobra. 30 wytrzymałości i 10 do prędkości ataku i 10 ogłuszenia. Dobra. Jest taka amunicja, śmieci tutaj. Pamiętnik tu. Klucz do kryjówki South Park. South Park? A nie South Park? I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. It's locked, all right. It's locked, all right? Jakie stwierdzenie takie nagłe. All right? Okej. Może zostać ugryziony! Aj. Okej. Zdobywasz krew, pozwala ci wykorzystać umiejętności i uzupełnić pasek zdrowia! Strength I never knew I had. Instead, all right. O! Dlaczego mam... Czemu mam 990... milion bez jednego? Nie, miliard bez jednego punktu expa? Okej, chyba jakiś glitch właśnie nastąpił. Jestem prawie pewny, że nie powinienem mieć takiej ilości expa. Okej, to ma jakiś celownik na czerwono. No! Aj! Wspominam, że... pod B mam unik. Okej, widzę na coś regenerację w trakcie walki dzięki temu gryzieniu. Dziab. Ciekawe. A kurde, chciałem uniknąć. Oczywiście byłem za wolny. Gryziemy. Drapiemy.
No, grzmotnij go tym kołkiem. I kurde, zabiłem go tym kołkiem. My reflexes. I'm not human anymore. Nie gadaj. Okej, jestem teraz troszeczkę zdumiony. O, tu coś jest. Odłamek stopu aluminium, tam jakiś fragment chyba zwyczajnego uchwytu jeszcze zdobyłem. Okej, ale trochę takiego glitcha się nie spodziewałem z tym expem. So far bridge, stabilna dzielnica. No dobra, ale nie będę narzekał. Tylko pytanie, bo mogę teraz się pewnie, dość mocno, mogę teraz się do fulla pewnie, totalnie po prostu wyekspić, ale myślę, że warto będzie sobie to jakoś rozgraniczać. Wstąp do armii. Król i kraj cię potrzebują. Dołącz do armii i pomóż naszym odważnym chłopcom na froncie. Yeah. Ciekawe, ile z tego wyszło. Okej, tutaj to samo, tylko zniszczone. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. O! Okej, to jest trup. No jemu się już nie przydadzą. O ku, o nie, John! I can't believe I'm doing this. O jeny. Wiecie co, wyobrażam sobie, że... Wyobrażam sobie, że gdyby w obecnych czasach żyły wampiry, to właśnie w taki sposób zaspokajałby swoje pragnienie krwi. Właśnie polując na szczury. The dizziness from the jump. I can now control it. Okej. Okay. Tyle dobrego. Otwarza? Oczywiście, że nie. Nie ma co sprawdzać, to jest też pewnie zamknięte. Tutaj nic. Kolejne szczury, ale krwi mam full akurat. Nie. Nie musisz już żreć szczurów. Masz full pasek krwi. What will London have to say to me? To jest bardzo dobre pytanie. I've so many questions unanswered. No ja trochę też. A, i nie wspomniałem jeszcze. O, tutaj co? 10 szylingów. Cała gra jest, wszystkie ustawienia, grafiki są na ultra. Najlepsze, jakie tylko się dadzą. Dało ustalić. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Ja widzę te ślady. I follow the sense trail. Odczuwanie. Sensami wampira. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? Zakładam, że się schowali. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Kryjówka, proszę bardzo. Mogę? Mogę. Znalazłeś nową kryjówkę. Możesz tu odpocząć i wydać punkty doświadczenia. Albo stworzyć coś na stole warsztatowym. No dobra. Co jest tutaj? Schowek. No w schowku nie mam chwilowo czego. Stół warsztatowy. Możesz stworzyć lekarstwa, aby uleczyć chorych mieszkańców, serum i surowice, aby się wzmocnić, ulepszenia broni, aby ulepszyć i spersonalizować broń. No dobra. Środek na zmęczenie. Środek na anemię, na sepsę. Winian żelaza. Roztwór pod chlorydą sodu. Chinina. Skąd ja mam to zgarnąć? Czy tutaj widzę fioletowe, to pewnie jest najrzadsze. Tutaj serum.
nie mam czego badać jak na razie, więc pewnie też niczego nie znajdę. Okej. Pył glinowy. I odłamek tego dodaje 5 punktów ogłuszenia. Zmniejsz zużycie energii. Okej. Czy ja mogę sobie na cokolwiek pozwolić? Chyba nie. Też wydaje mi się, że nie warto na razie inwestować w te pierwsze broń, jakie znajdziemy. Bo to trochę marnowanie zasobów. Można przetworzyć. Zegarek. Smar, śrubka i sprężyna. Okej. Jest łóżko, czyli możemy ewoluować. Okej, ja tam z wielką chęcią, zwłaszcza, że no, mam za co. Okej. To jest co? Czwarty poziom wymagany. Piąty. Dobra, ile tu jest poziomów? 2, 4, 6, 10. Ile? Plus 1400%. Wow. Dobra, nie, myślę, że będę tak się w miarę ulepszał, ale analogicznie do tego. Jak już mam tyle expa przez jakiś glitch, to myślę, że będę się ulepszał w miarę jak pozwala mi gra. Czytaj, nie ulepszy się teraz do full, bo po prostu będzie to... No, troszeczkę pójdzie to za łatwo, mam wrażenie. Ale myślę, że wszystko, co będzie mi pod... Wszystko na pierwszy poziom mogę sobie wziąć. Trzeci. Halo? A... Czemu mam to poblokowane wszystko? Kumam. Poziom szósty. Poziom drugi. Czemu mam pierwszy level? Halo? Coś się zepsuło chyba. Tak, chcę wyjść. No, i jeszcze raz. No nie, kurde, coś się popsuło teraz. Dobra, give me a second. Spróbuję to odświeżyć. Okej. Wróciłem, ale mam 0 expa. I pierwszy level? Czemu mam pierwszy level? Halo! No kurde, nie! No i coś się popsuło teraz. Nie będę w stanie nic tutaj zrobić. Ja pierdzielę. Zepsuło się coś. Nie wiem, jak teraz tutaj coś steguje, to się naprawi, czy jak? No, kolejnej nocy. No, no dalej mam pierwszy poziom, no co jest? No nie, gra mi się teraz spieprzyła, no ja pierdzielę. No i teraz nic nie zrobię, no bo przez to, że to się, coś się zgliczowało, no. O, Boże, Boże. Dobra. Ja to przechodzę jeszcze raz, a my widzimy się w tym samym miejscu. Już za moment. Kolejnej nocy. Level 4. HP i tak się trochę podniosło, widzę. Bardzo wiem... Na czym to ma polegać? Chyba się podniosło, muszę sprawdzić. No, 530. Ale to chyba normalnie przez to, że mam po prostu level większy. Dobra. Lećmy dalej. O! Jakość krwi... Nieznana, tak samo typ jest mi nieznany i... Poziom hipnozy. Trzech typa tu jest. No dwóch ziomków, jedna laska. At last, a little life. No dobra. I think I'm losing my mind.
Porozmawiaj z autochtonami. Że z kim? Tak nazywają NPC-ów? Autochtonami? Wolontariusze sekcji zbrojeniowej. Brytyjczycy, łączcie się, utalentowani inżynierowie, rzemieślnicy, zaciągnijcie się jako wolontariusze sekcji zbrojeniowej. Pomóżcie naszym chłopcom na froncie, dostarczając im amunicji. Nie uderzy was to po kieszeniach, stańcie przy linii produkcyjnej i nabijcie karabiny naszych żołnierzy. Okej, okay. Ciekawe ile w tym prawdy. Podejrzewam, że niewiele. No ale dobra, pogadajmy w takim razie. W ogóle nikt nie zwraca uwagi na te zakrwawione ślady? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Shakanalia? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Głębokie, głębokie i dość trafne. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. No, on niewiele nam powiedział. Mamy jeszcze. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Okej, ten jest zmęczony, widzę. Tu jest jakaś, nie wiem, kelnerka, powiedzmy. To jest chyba właściciel baru. A to kto? Jakiś ziomeczek z wąsem. Okay. Co mi powiesz, koleżanko? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Okay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Mądrze. Przy okazji opchnie butelkę albo dwie. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. No, właśnie. See one customer. Oh. Oh yeah, of course. I mean, I best check on them. Coś kręcisz, coś kręcisz. I'll leave then. Thank you.
Dobra. Tak to wygląda u niej. Ona jest zdrowa i 1500! Ale to... Ale pewnie 1500 za zabicie jej. A nie do końca chciałbym zabijać tutaj ludzi. God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not... not... Och, chlupnąłeś sobie siostrę ostatnio, no to nie jesteś. Okej. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Dobra. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Stary, nie żeby coś, ale zawsze to, co się dzieje złego na ulicach, może przypadkiem wpaść do twojego baru. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Ah, even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Wiecie, że to co on mówi, to jest niby brane na... na Londyn, ale tak są tak duże miasta, że władze naprawdę mają totalnie w dupie te najdalsze kawałki, do których nie chce im się łazić. Nawet w normalnych miastach, na przykład w Warszawie. Nie powiecie mi, że w Warszawie policja jedzie do absolutnie każdego zgłoszenia, nawet byle pierdołowatego. Jednak to jest taka typowa pierdoła, która nie wymaga uwagi policji, no to nie pojadą, bo po co? Ale chociażby lekkie podejrzenie, które potem może się przerodzić w coś grubszego. No nie pojadą tam, no bo po co? Po co tracić czas, jeśli się okaże, że to jest fałszywe? Bez sensu trochę dla mnie, ale... Tak bywa. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Zagadnął, że to właśnie ten ziomek z wąsem. Who is this man? No ma wąsa, widziałeś go przed chwilą. Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Okej, okay, czyli ktoś uczony, powiedzmy? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Dobra. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And yes. No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Stary, spokojnie. Ja nikogo nie zamierzam rozwalać. 2500 za tego. 1500. To ma 350. Ale pewnie dlatego, że jest zmęczony. W sensie ma to, jest chory. A gdybym go wyleczył, to pewnie byłby troszeczkę więcej wart. Gdybym chciał go oczywiście wyssać. Ale mnie tak szczerze, tak nie bardzo to jara, bo wydaje mi się, że właśnie im więcej ludzi zabiję, tak jak też to jest podkreślone, że chyba im więcej ludzi zabijam, tym będzie trudniej się grało. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Dobra. Ale z kimś rozmawiał. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Jestem Jack. I need a word. Jezus, ale mocno podchodzą do tych słabości wampirów. Słońce, krzyż. Świetnie to wygląda, ale
Ja pierdzielę, zajebisty efekt, ale kurde, mocno to uderzyło, mocno. Jak to się mówiło chyba w 2019, masne, bardzo masne to było. No dobra, ziomeczku, pogadajmy. I nie bierz tego krzyża znowu do ręki. And who might you be? A niech się przedstawi. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Przepraszam bardzo. Ja tu jestem ofiarą, to jest prawda. Hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Okej. Doktor Swansea. 6000! Wow! To sporo. Zblokowana wskazówka. Czy znali... Na jakość krwi mieszkańców w dużej mierze wpływa ich zdrowie oraz liczba wskazówek, które zbierzesz, nim wypijesz ich krew. Okej, czy jak jeszcze jakieś 3 wskazówki na niego znajdę, to będę mógł jeszcze więcej ekspa z niego zgarnąć. A raczej mógłbym, gdybym chciał go wysysać. 6 level hipnozy, o kurde, to potężne. O kurde, i on jest filarem jakiejś dzielnicy. Czyli pewnie jak on zginie, to dzielnica mocno poleci w dół. W sensie jej stan zdrowia. Dobra. Co to za bractwo tego świętego Pawła? Powiedz coś więcej. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. No chłopie! No na bank nie powiesz, z kim gadał. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. No to było do przewidzenia. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished, reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. To jest dobrze powiedziane. Wydaje mi się, że... W sensie, bo on ściga wampira, ale my... To jest pytanie, czy my ścigamy tego samego wampira? Ja nie jestem pewien, czy to jest ta sama osoba. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Na pewno się jeszcze spotkamy. Okej, muszę ich znowu przesłuchać.
If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. I've never even been to India. To od kogo zaczniemy? Może od niej? Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Czemu ta kamera tak dziwnie ustawia? I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Wątpię. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Udało ci się odkryć wskazówkę. Ujawnia ona tajemnicę o którejś z mieszkańców lub jego bliskich. Szczegóły dotyczące mieszkańca. Wampiry nie mogą ewoluować bez ludzkiej krwi. Pasek jakości krwi pokazuje, ile expa otrzymasz żerując na mieszkańcu. Odblokowane wskazówki zwiększają liczbę expa. Ten ma aż 5 wskazówek, gdzie jedną odkryliśmy. Tom i William Bishop byli niegdyś dobrymi przyjaciółmi. Krąg społeczny to Sabrina tylko, Cavendish. Oboje na 3 poziom hipnozy, czyli nawet jakbym chciał teraz ich wyssać, gdybym oczywiście chciał, to nie jestem w stanie. Okej, czyli zakładam, że jeśli ktoś chce totalnie grać pod ssanie krwi, to trzeba zgarniać wszystkie wskazówki, żeby jak najwięcej wyciągać z tych wszystkich mieszkańców. Okej, tutaj kto? No, filar jest nam nieznany. I raczej się to szybko nie zmieni. Tu jakiś dziadyga. Dobra, że taka... Akurat na pół godziny by przychodzi. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Dobra, ten nic więcej nie powie. I've never even been to India. Dobra, Tom, pogadamy? Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Wskazówki dotyczące mieszkańców. Jako wampir możesz zmusić mieszkańca do ujawniania ci pewnych informacji. Wykorzystaj do tego znalezione wskazówki. Okej. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Okej. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused.
Będę chciał cię wystać, więc dobrze, że odmówiłeś. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Jeśli my go spotkamy, to raczej nie skończy się ta... Spotkanie raczej nie skończy się dobrze dla tamtego. Czy tutaj pewnie wywiąże się walka, a gościu po prostu zginie, walcząc z nami. Tak, tu jest coś błyszczy. Dobrze, gdzie? Pokrywa świetnika. W środku... Wyrwana kartka z pamiętnika. Proszę bardzo. A to jest tu chyba. Gdzieś. O, tutaj. Potężne kichnięcie. Nienawidzę się, kiedy kpią z koloru mojej skóry, a ja odwracam wzrok. Nienawidzę się, kiedy obrażają mnie, a ja płaczę jak baba. Nienawidzę się, kiedy odchodzą, a ja przeklinam jak facet. Nienawidzę się, kiedy klienci nazywają mnie słabriną, a ja zbywam ich uśmiechem. Nienawidzę się za to, że nie mam odwagi wyznać Tomowi, co do niego czuję. Skrywa uczucia do szefa. Okej, a czy mogę teraz zagadać do niej na ten temat? Sabrino? Nie. Nie mogę. Dobra. Póki co to tyle. Ja wracam do kryjówki, żeby sobie zapisać grę. A w kolejnym odcinku będziemy ruszali za Williamem Bishopem i być może spróbujemy go powstrzymać przed gryzieniem innych ludzi. Dobra, zobaczmy. Podnieś wytrzymałość, zdrowie, więcej leczenia. Nie, wytrzymałość. Myślę, że w to warto pakować, póki jest to tanie. Dobra. Okej. Okay. Nie. Potwierdź. Ewolucja i koniec odcinka w tym momencie ma miejsce. Okej. Okay. Gra zapisana, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.